Cześć, papa z Bakeria 2. Odcinek 54. Dziś jest szansa na nowe ciasto. Najpierw jednak prezenty. Jojo. I Prudence. Okej, i teraz... Co na dekoracjach słychać? Coś na Summer Luau? Nie, ale jest plakat do powieszenia, no to powieszę, bo i tak jest miejsce. Świetnie, teraz... Zamówienie specjalne. Koło gotowe, no to losujemy. Okej, losuj się, losuj. O, Plantain Crunch. Plantain Crunch to jest to. I z tego będzie więcej kasy. 54 dzień, zaczynamy. To już trzeci odcinek w dniu dzisiejszym. W pierwszym dniu naszego maratonu za 900 stron z Bakery 2. Summer Luau. Dwie rzeczy dzisiaj są nowe. No, dwie rzeczy nowe i to obie na Summer Luau. To oglądał poprzedni odcinek, to wie, że patrzę w poprzednim odcinku, zaglądałem w naklejki i tam było napisane, że mamy do zrobienia jeszcze, no, do dopowania. Dwie rzeczy na Summer Luau. To jakby naklejka wyskoczyła, to wniosek jeden, musiały być dwie rzeczy wydrukowane w dzisiejszym dniu. I to obie dzisiaj musiały być. Bo inaczej by naklejka nie wyskoczyła. Dobra. Tu nic więcej nie ma, więc ciasto do mikrofali. Do bake. Mamy Tima, kogo mamy? Kto tam u ciebie? O, Kapitan Cory. Kapitan Cory lubi Summer Luau. Okej, posypane teraz. Posypane sezamem. A teraz na dopieczenie. Wiśnia, ananasy. Świetnie. O, to pierwsze ciasto dla Kahuny. Bezy. To już nie są kremy, to są bezy. Ewidentnie bezy. Ciasto drugie już upieczone. Wiśnia nałożona, to dla Kahuny ciasto gotowe. I zaczynamy od perfekcyjnego zamówienia. Teraz muszlę. Teraz wiśnie, które na muszlach muszą stanąć. Kapitan Cory może niedługo złoto zdobyć.
Bo jednak gwiazdką nie będzie brakować, jak to ciasto dostanie. No perfekt, nie wyszedł. Okej. Mitch. U, Mitcha jest. Ciasto specjalne. No i brązowy medal do picia. Trafi. I tu widzę, że sezam jest, to na nie zaglądam. Widać na obrazku sezam. Tutaj widać. Tutaj to mogę ewentualnie, mogłem kliknąć i to tylko potwierdzić. Okej. Teraz muszelki. Wiśnie. Okej, czak. No, perfekta. Nie ma. O, Giorgito ma coś dla nas. Limonka. Plantain Crunch, czyli tutaj 9 bananów. Nie zaglądam, bo pamiętam, co tam widziałem. Mitch. Perfekt. Bruna Romano, dla ciebie też bananowe. Bananki są i w cieście, i na końcu. Orzeszek. Kiedyś nazywałem to karmelem. Już. To się już przedawniło. To już jest. To są orzeszki. A nie jakiś karmel. Okej, mamy ciasto piąte. Orzeszki. Mamy derby pi. Okej. Ale perfekta nie było u Giorgita. Team Johnny. Czekoladki. Dobra. Teraz banany teraz ułożymy. Jest Queen. To wydajmy to. Perfekt. Dobra. Ciasto jeszcze się robi. Teraz ciasto, wiśnie i truskawka.
Piernik. Okej. I pistacje. I kremy teraz. Drony. Dwa perfekty dzisiaj były i to tam, gdzie zamówienia specjalne. Więcej ich nie było. Nie, Kahuna miał jeszcze, u Kahuna jeszcze był perfekt. Bo tam gdzie są ciasta, gdzie się układa, no to perfekty najłatwiej zdobyć. Tam gdzie się układa te rzeczy, to najłatwiej zdobyć perfekt. I to był dzień 54. Zdobyliśmy już 18 zamówienie specjalne. Jak będą takie dni, gdzie cztery papasy jednodniowe będą w ciągu dnia, to nawet wyjdzie mi 12 odcinków ze wszystkich łącznie. Nawet więcej. Jak po 4, to nawet może wyjść z 16 na 20 odcinków, jak... Jak jeszcze będzie piąty papas jednodniowy. No. Nie pamiętam, żebym miał tutaj ten celnik. Nie wiem, to coś się zmieniło, czy po prostu serio nie pamiętam, że był ten punkt do celowania. Ale spoki shot zagrane i wygrane przy pierwszej próbie. Czyli jeszcze 55 dzień, ten odcinek jeszcze tu. Jeszcze to ten dzień będzie nagrany. Do zobaczenia. Cześć.